Cześć! Tutaj Karol czyli Glossy Jam, i dzisiaj ocenimy sobie akcesoria do The Sims 4. W poprzednim filmie mogliście zobaczyć, jak oceniałem dodatki i pakiety rozgrywki, a dzisiaj pójdziemy sobie dalej. Zapraszam do oglądania. Dla przypomnienia, oceniamy wszystko według skali: miłość, radość, okej, okay, smutek i złość. Miłość to te wszystkie pakiety, które po prostu uwielbiam, kocham i nie wyobrażam sobie grania bez nich. Radość to te, które faktycznie ulepszają jakoś rozgrywkę, pamiętam o nich podczas swojej gry, lubię z nimi pogrywać. Okej okay, to są takie, które po prostu są, fajnie, że mamy takie opcje, można je wykorzystać, ale nie jest to ani radość, ani miłość. One fajnie po prostu, że, że są w naszej rozgrywce.

Smutek to te pakiety, akcesoria albo dodatki, które no, w których wystarczyłoby coś inaczej, coś tam poprawić, coś zmienić, dodać lub wymienić, żeby naprawdę mogło być całkiem spoko, albo w okej, okay, radości albo miłości, no ale coś tam w nich nie zagrało no i z tego powodu jest ten smutek. Jest też złość. Złość jest spowodowana tym, że albo coś zostało naprawdę źle rozwiązane, albo temat był trochę na siłę, albo zawartość była też niewystarczająca, albo w ogóle na na przykład nie używam e, danego pakietu, no i tak naprawdę nie wiem, co mam z nim zrobić. Więc e, zobaczymy, jak to dalej sobie tutaj wybiorę i co z tym zrobię. Pamiętajcie, że jest to moja prywatna opinia, e, nie jest to opinia jakby DotSim i tak dalej, ponieważ e, pisząc różne recenzje, staram się e, patrząc na to na, na, na ogół, jak, e, jak wszystko może się spodobać innym osobom, jak mogą to ocenić inni gracze i czy to się przyda innym e, użytkownikom. A tutaj w tym przypadku mówię Wam o tym, jak są moje odczucia, jak ja to widzę w mojej rozgrywce, no i czasami tutaj jak sami widzicie w poprzednich poprzednim filmie i w komentarzach Wy też macie inne zdanie na temat tego, co jest miłością, co jest radością i to zdanie może różnić się od mojego, więc nie ma tutaj niczego złego w tym wszystkim. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy od oceniania sobie tutaj tych akcesoriów i zaczniemy od pierwszego pakietu, czyli wytwornego przyjęcia. Z bólem serca muszę to przyznać, ale zaczniemy od złości. Słuchajcie, wytworne przyjęcie. W mojej ocenie jest to najgorszy pakiet akcesoriów, który pojawił się do The Sims 4. Wydaje mi się, że to właśnie przez to jakby wyróżnia się na tle wszystkich akcesoriów, przez to, że był pierwszy tak naprawdę. Wydaje mi się, że wtedy twórcy jeszcze nie do końca wiedzieli. Co dokładnie chcą zawierać w akcesoriach, no i po części chcieli może też nas, nas przetestować, zobaczyć, jakby która formuła się sprawdzi. No i wytworne przyjęcie, niestety, w mojej ocenie, jest jednym z gorszych pakietów akcesoriów. No i już też wyjaśnię Wam dlaczego, dlaczego tak jest, tak naprawdę. Słuchajcie, ilość stwórz SIMA i trybu budowania jest tutaj bardzo mała. A jakby pomijając już to, że skoro tego było mało, no to może dostaniemy więcej w rozgrywce? No tak nie było. Tutaj dostaliśmy tak naprawdę um, takie przedmioty, które nie za dużo wprowadzały w, w rozgrywkę. Bo tutaj tak naprawdę dostaliśmy tylko tę fontannę, która ma czekoladę, czy tam jakiś inny poncz. E, simowie mogą to sobie postawić na stole, no i mogą korzystać z tego, oczywiście, podczas różnych przyjęć i sobie po prostu brać stamtąd drinki. No i jakby. To jest spoko obiekt. Fajnie, że mamy tutaj coś więcej w rozgrywce, ale wydaje mi się, że na samym początku, tym bardziej jakby rozbudowywania gry podstawowej, a przypominam, że to były pierwsze akcesoria, no to to trochę jakby nie, nie zmieniało życia simów w żaden sposób. Bo na przykład dla porównania, mamy tutaj ten, nie wiem, chociaż upiorności albo coś takiego, no to te pakiety już bardziej rozbudowują życie simów. Czy fontanna z czekoladą jakoś super je rozbudować? czy dwa, nowe, trzy garnitury jakoś to rozbudowały? No, wydaje mi się, że nie. Dlatego to jest w złości, ponieważ wydaje mi się, że taki pakiet akcesoriów mógłby być trochę większy, czyli mogliśmy dostać na przykład jakieś nowe rodzaje przyjęć, czy tam jak, jak, jakieś na przykład powitania i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego było, żeby można było to tutaj wprowadzić, a to się nie wydarzyło. No i właśnie szkoda. Szkoda, ale nie jest to niestety smutek, bo, bo wiem, że jakby nawet jakby coś się tutaj dodało i zmieniło, to, to Wciąż, myślę, byłyby jedne, jedne z mniejszych akcesoriów do The Sims 4. Dobrze, kolejne jest perfekcyjne patio. Patio daje w OK. Wiem, że część fanów może się ze mną nie zgodzić i dać patio w złości, ale mimo wszystko ja uważam, że perfekcyjne patio było takim pakietem akcesoriów, które dało nam te dwie wanny do masażu, których tak naprawdę nie było jeszcze wtedy w grze. Simowie tam jakby dostali nowe animacje, które były związane z tą wanną, można było sobie postawić to w ogrodzie. No i do, do tej pory, jakby The Sims 4 było skupione na tym, żeby żyć sobie po prostu w domu, tam się jakoś rozwijać. No, i tak naprawdę nic nie było takiego, co by pozwalało nam trochę jakby bawić się na zewnątrz. No i właśnie perfekcyjne patio sprawiło to, że mogliśmy sobie zrobić jakiegoś tam fajniejszego grilla, na przykład, jakoś te meble na zewnątrz sobie przygotować. I się dobrze pamiętam, w tym okresie jakoś też pojawiły się wcześniej baseny, więc można było sobie po prostu zbudować basen, przygotować jakieś sobie fajne patio, te wszystkie drzewka sobie ułożyć, jakieś tam sofy dalej, No i gdzieś tam w rogu sobie postawić taką wannę jacuzzi, że można po sobie wejść, tam się popluskać i tak dalej. Więc dla mnie to jest plus, dla mnie to jest plus. Co prawda później, kilka lat później w, w, na urodzinę The Sims dostaliśmy wannę w prezencie, ale ona trochę różni się stylem od tych, które były w pakiecie akcesoriów, więc mimo wszystko dla mnie ten pakiet jest ok. Ja nie wszędzie używam tych wanien, ale dla mnie to jest ok, ponieważ. W tym momencie, jakby życia The Sims 4 i naszych simów w, w tym czasie, nie mieliśmy na co wydawać kasy tak naprawdę. W sensie mogliśmy sobie kupić jakieś tam e, posągi, drogie obrazy i tak dalej, ale w jakimś czasie mieliśmy już tyle simoleonów, że nie było na co je wydawać. A tutaj możemy sobie kupić jakąś drogą wannę, wstawić ją sobie do ogródka, odpicować sobie ten ogród, żeby nie było tam tylko jakieś tam zieleni i kwiatów, tylko coś więcej, więc dla mnie to był duży plus, e, dlatego daję to na ok, ponieważ jakby mm, to w tym momencie był, był dobry pakiet no ale też jakby moje życie może się bez niego obyć, że tak powiem, więc nie jest to radość, ani miłość. Kolejnym pakietem jest kuchnia na wypasie. Kuchnia na wypasie też daje ją w ok, ponieważ miała zestaw do kuchni, który mogliśmy sobie po prostu, którym jakby mogliśmy sobie umeblować całą kuchnię. Dostępna była tam też kuchenka w nowoczesnym stylu, który nie był dostępny jakby ani we wcześniejszych pakietach, dodatkach, czy grze podstawowej, więc był to jakby nowy styl, który mogliśmy sobie pobudować, zbudować i umeblować. Nowością też była ta maszyna do robienia lodów. Mogliśmy sobie przygotować różne tam desery i tak dalej. Bardzo fajne było to, że mogliśmy przygotować nie tylko taki pojedynczy e, lód, że tak powiem, tylko też przygotować jakieś tam miseczkę, całą deseru, czy na przykład przygotować całe lody, żeby je przechowywać w takim większym pojemniku. No i tam też sporo było tych opcji, bo jakieś różne posypki, polewy i tak dalej. No i tak się złożyło, że też można było sobie zrobić takie lody, które e, dawały jakieś tam różne moce, czy energię, czy efekty. Na przykład jednym z takich lodów był lód taki jakiś związany właśnie z zielenią. No i tam dostałem, mogliśmy stworzyć sobie taką jakby trochę simorośl. Oczywiście nie była to tak super simorośl jak w The Sims 2, czy taka troszeczkę namiastka w, w tym wyzwaniu w The Sims 4, ale wciąż była to taka jakby trochę nadnaturalna moc, która się pojawiła w grze. A ja jestem fanem nad, nadnaturalnych mocy w The Sims, więc mi się to bardzo spodobało. No to jest OK, ponieważ jakby na co dzień w swojej rozgrywce nie używam tej maszynki do lodów, e, jakoś tak nie wiem. Mm, zawsze pogrywam jakoś ze wszystkimi innymi opcjami i to dla mnie nie jest super ważne. Ale wiem, że na przykład jeśli ja bym to oceniał jako, jako recenzent i patrzył też na to, co robią inni gracze, to wiem, że wśród innych graczy jest mnóstwo ludzi, Uwielbiają gotować w The Sims. No właśnie, nie tylko The Sims 4, tylko w ogóle w The Sims, więc taki pakiet mógłby im się bardziej spodobać. Dla mnie jest po prostu ok. Dobrze, kolejny jest pakiet akcesoriów upiorności. No do upiorności u mnie są miłością, ponieważ akurat tak się składa, że 31 to, to, jest, moje, to jest jakby dzień przed moimi urodzinami, ponieważ 1 listopada mam urodziny i zawsze świętowałem, starałem się świętować jakoś Halloween w jakiś sposób, czy to na większej imprezie, czy mniejszej, dla, mnie, dla wyższego grona osób, czy też sam ze sobą tak naprawdę grając w jakieś upiorne gry, więc zawsze to Halloween było takim przełomem, przełomem, gdzie o północy potem świętowałem moją rodzinę, więc zawsze mi się miło to kojarzy, a w grze uwielbiam po prostu robić te wszystkie dynie, przygotowywać te wszystkie stroje, które tymowie mogą ubrać. Tam między sobą też można było przecież wymieniać te jakieś psikusy i tak dalej, i tak dalej. To mi się bardzo podoba, no i też jest mnóstwo różnych takich elementów, takich efekciarskich, tak bym to nazwał, jakieś świecące duszki, jakieś takie ozdoby na przykład, jakieś pajęczynki, czy na przykład jest taki właśnie taki garnuszek, który przecież tam emituje jakieś, jakąś mgłę i chyba też jakieś też światło daje. No i przecież te nagrobki świecące się. Naprawdę super, można sobie uzupełnić jakby ogródek i wszystko przygotować i no, ja uwielbiam budowanie ogrodów i robienie takich rzeczy w The Sims, nie tylko The Sims 4, więc dla mnie to było super, bo mogłem sobie po prostu umeblować rzeczy jeszcze, jeszcze bardzo i tam wszystko powypychać gdzieś. Więc dla mnie to jest miłość. Mogę po prostu cały czas gadać o tym pakiecie, chociaż wiadomo, że jakby zawartością nie różni się dużo od reszty pakietów, no ale dla mnie to jest jednak miłość. Kolejny pakiet to kino domowe. Kino domowe też daje w miłości. Daje w miłości dlatego, że jest to pakiet, który też w jakiś sposób rozwijał życie Simów. W końcu mogliśmy się bawić na zewnątrz jeszcze bardziej, bo tak jak mówiłem Wam właśnie wcześniej przy okazji Patio, jakby wciąż gra skupiała się na tym, że może Coś porobić w domu, możemy gdzieś wyjść, coś porobić, czyli w mieście. Tutaj mam e, tak, jakby w domyśle, możemy wyjść e, do jakiegoś sklepu, jakiegoś baru i tak dalej, ale wciąż gdzieś tam w tym naszym ogródku nie mieliśmy za dużo do roboty, oprócz takiego ogrodnictwa tradycyjnego. No i tutaj pojawiło się kino domowe, gdzie dostaliśmy te wszystkie pufy, dostaliśmy ten zewnętrzny e, wielki ekran. Jakieś tutaj przecież były też głośniki do niego, i tak dalej, tak dalej. No i to wszystko było takie bardzo mm, w stylu boho, takim, e, takim stylu właśnie ogrodowym. Luzackim, hipsterskim. Oprócz tego w akcesoriach pojawiło się coś na wzór zainteresowań simów, czyli tutaj nasi simowie mogli wybrać, który rodzaj filmów im się podoba, czy w ogóle filmy im się podobają, czy chcą je oglądać, kiedy chcą je oglądać, mają jakąś swoją opinię na temat tych filmów, więc dla mnie to było bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, bo dawało taką jakby duszę tym Simom, no bo do tej pory jakby wiecie, każdy miał jakieś sobie, jakieś umiejętności, coś tam sobie mógł porobić, o czymś, o czymś pogadać, a tutaj mogliśmy wybrać jakąś tam preferencję, czyli mogliśmy wybrać, czy chcemy oglądać taki film, czy taki film, czy go obejrzeć do końca, czy z kimś, czy w ogóle on się nam podobał w końcu, czy nie? Czy wolimy romanse, czy jakieś, e, jakieś horrory itd., itd. Oprócz tego mogliśmy przygotować sobie tutaj popcorn w różnych smakach, który mogliśmy też sobie zajadać. No i co ważne, co ważne, 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 ja się po prostu zakochałem w drzewie z lampionami. Na początku to drzewo, pamiętam, było dostępne tylko w, w dziale z lampami, więc bardzo ciężko było je znaleźć. No i to było, to było takie drzewo, po prostu jedno z większych drzew, pod którym można sobie zbudować te wszystkie kinowe elementy. No i z tego drzewa zwisają takie różne lampiony i po prostu w nocą w grze to wygląda przepięknie. No i, mam przy... no i na szczęście od niedawna można to drzewo też znaleźć w kategorii drzewy, więc łatwiej jest wszystko poszukać. No i myślę, że że to jest taki mój ulubiony obiekt z tego pakietu, dlatego też daję tutaj miłość. Kolejny jest romantyczny ogród. Słuchajcie, romantyczny ogród. Hmm, ja bym dał w ok, tak naprawdę. Chociaż, no dobra, dam w ok. E, daj tutaj to w ok, ponieważ. E... Spoko są rzeczy, które w nim się pojawiły. Romantyczny ogród dodaje rzeczy takie do wystroju ogrodu, nie do ogrodnictwa jako, jako czynności, tylko do wystroju ogrodu, czyli takie różne jakieś ławki, jakieś posągi, jakieś takie kwiaty stojące itd, i tak dalej. Oprócz tego dodaje też fontannę. Fontannę, taką, taką dużą fontannę, na której można jakby tutaj brzegu się usiąść, można jakby z kimś pogadać, się, przespać się na rogu, można też rzucić mydło i po prostu zobaczyć, jak się, jak się buzuje tam jakaś różna piana. Oprócz tego dostaliśmy też studnię, do której można wrzucić simoleony, po, pomyśleć o jakimś życzeniu, czy to właśnie związanym z rodziną, z umiejętnościami, czy na przykład simoleonami. No i to, to jest spoko. To są fajne opcje, które, które się przydają. Ja z nich często nie korzystam, bo ani nie pojawiam się w żadnym ogrodzie. A swoją drogą ten pakiet akcesoriów dodał też nową parcelę. Nie typ, nie typ parceli, tylko nową parcelę, którą można sobie automatycznie gdzieś postawić. To są właśnie takie jakieś ładne ogrody i tak dalej, tak dalej, ale to jest. Jest coś, co jakby nie do końca do mnie trafia, bo ja bardziej lubię te domowe ogródki, gdzie możemy coś porobić w tym ogrodzie, e, tak jak właśnie, czy jakieś kino sobie wstawić, czy właśnie jakąś jacuzzi i tak dalej. Nie do końca byłem fanem tych wszystkich posągów i tak dalej, i tak dalej, więc daję po prostu ok. No bo na przykład studnia też się przydaje, ale w jakichś konkretnych sytuacjach. Na przykład teraz używam jej w serii Farm Life, no to tam faktycznie ona pasuje, bo po pierwsze mamy parcelę bez przyłącza, czyli bierzemy z tej studni wodę, a po drugie Czasami możemy sobie coś tam pożyczyć i też ona pasuje do krajobrazu, i tak dalej, ale w codziennej rozgrywce raczej bym nie korzystał z tych wszystkich elementów. Co jest dużym plusem, te akcesoria dają to, że wszystkie inne fontanny dostępne w innych dodatkach, pakietach, i tak dalej, dostają opcję wrzucenia monety i zażyczenia sobie szczęścia. Więc do każdej fontanny można wrzucić jednego simoleona i coś tam sobie pomyśleć. czasami dostaniemy jakiś fajny nastrójnik, czasami nie. Więc to jest fajna opcja, która by pojawiła się wszędzie dzięki temu, że mamy właśnie ten, e, ten pakiet akcesoriów. Dobrze, przejdźmy dalej. Pokój dzieciaków, słuchajcie, pokój dzieciaków tutaj dałbym go w radości. W radości z tego powodu, że znowu on dodaje coś w rodzaju takiej duszy simów, duszy świata. Już wyjaśniam o co chodzi. Tutaj ten pakiet dodał pustkostworki, czyli coś, co Simowie mogą zbierać, Simowie mogą się wymieniać tymi kartami. Te karty dostają jakieś tam swoje umiejętności, dzieciaki tam mogą sobie coś zobaczyć, podpatrzeć, mogą o nich pogadać i tak dalej. No i dla mnie to było coś super, bo te akcesoria, akcesoria wprowadziły tak jakby te pustkostworki już na stałe do serii The Sims, czyli one też się pojawiły na przykład na górze jakiejś z góry Komorebi i tam zaczyna się jakiś festiwal, to Simowie mogą, ci młodzi, zbierać pustkostworki dzięki telefonom, czyli to jest jakby odbicie do Pokémon Go, no i same pustkostworki też są jakby częścią takiego jakby myślenia o Pokémonach, czyli mają różne moce, jakiś tam wygląd i tak dalej. Dla mnie to było o tyle spoko, że te dzieciaki dostały jakby takie mm, możliwości zbierania czegoś po swojemu, czyli mogą sobie tutaj pozbierać te pustkostworki, karty, pogadać o nich, wymienić się. Dla mnie to był duży plus. Z tego teatrzyku, który się pojawił do, do pakietu, za dużo nie korzystam, bo on zajmuje dużo miejsca, ale ogromnym plusem jest dla mnie jakby wyposażenie, czyli te meble i tak dalej, które pojawiły się dla dzieciaków. No jakby wcześniej trochę te dzieci były trochę zapomniane, bo wszystko, co, co mogliśmy zobaczyć, jakieś nowości, to były bardziej dla nastolatków, młodych, dorosłych, Rzadko też dla emerytów i rzadko dla dzieci, a tutaj coś typowo dla dzieciaków, więc jak najbardziej na plus. No i tak jak mówię, radość sprawiają mi te wszystkie elementy, które wprowadzają takie mm, zainteresowania Simów, taką ich jakby głębszą, e, głębsze rozumienie tego Sima, e, przez co nie jest taką kukiełką. No i tutaj to jest super, bo jakby poszerzył się świat właśnie o te pustkostworki. One później się właśnie przejawiały w jakichś innych pakietach, akcesoriach i, i dodatkach, co jest ogromnym plusem i ja się bardzo z tego powodu cieszę. Następna w kolejce jest zabawa na podwórku, no i tutaj dałbym to w ok. Daję tutaj w ok głównie przez to, że e, nie, w sumie, może właśnie nie ok, tylko smutek to by był. No bo już, już Wam mówię o co chodzi. Właśnie zastanawiam się między jednym a drugim. Zaraz sobie w sumie zdecyduję, które z nich wybrać. No bo tak, zabawa na podwórku dodaje e, znowu taką jakby trochę historię e, w świecie simów, czyli. Pojawia się wiatr, no bo ten wiatr jakby wiecie już jest od dawna tak naprawdę, widać te wszystkie drzewa sobie tam bimbają, kwiaty sobie bimbają na tym wietrze. No, ale nie było nic, co było, było typowo związane z wiatrem. A tu nagle pojawiły się e, te wszystkie, e, jakby, dzwonki wietrzne. Wiecie, te, które sobie dają na, na, na wietrze i dają różne odgłosy, więc, jakby tutaj już się pojawiło coś, co jest związane z wiatrem. E, coś dalej, co jest związane z wiatrem, jakby takim życiem, jakby światowym. <laughs> wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że wy rozumiecie to, to przybliżenie, <laughs> które ja po prostu staram się teraz opowiedzieć. Jakby macie świat, i jakby te akcesoria coś w tym świecie poszerzyły. No i na przykład dodały karmniki dla, dla, e, dla ptaków, gdzie po prostu Sejmowie przychodzą, coś tam sobie wsypią i za jakiś czas przylatują tam ptaki. To jest super, bo przecież takich zwierzaków e, jakby nie było normalnie w grze podstawowej. Jakieś tylko tam efekty gdzieś się pojawiały w świecie, ale nigdy nie były tak jakby dosadne po prostu, że się dzieją na naszej parceli, a tu nagle macie, jakieś ptaszki sobie przylatują, coś tam sobie świergoczą i jest naprawdę ładnie. Oprócz tego pojawiły się różne takie e, jakby to nazwać wiatraczki. No i te wiatraczki Traczki sprawiają, że też się tam wszystko kręci na tym wietrze. To jest dla mnie po prostu. Ja uwielbiam takie, takie detale, takie właśnie magiczne elementy. No ale z drugiej strony, właśnie, nie daję samego ok, tylko dałbym na smutek właśnie z tego powodu, że tu się dało zrobić więcej. Tutaj dostaliśmy na przykład tackę z lemoniadą. Słuchajcie, czemu, czemu nie dostaliśmy czegoś, co by pozwalało nam robić tą lemoniadę tak dosłownie, czyli nie wiem, jakąś taką już tacka, to taka, na której możemy położyć jakieś, jakieś na przykład truskawki, zrobić truskawkową lemoniadę, przygotować jakieś cytryny, zrobić z tego faktycznie lemoniadę, jakoś to pomieszać i przygotować. A zamiast tego dostaliśmy taką tackę, na której po prostu klikamy, dajemy kup i tam od razu się pojawia 8 czy 6 szklaneczek i simowie mogą sobie to brać. To jest spoko, ale mogłoby być lepiej w mojej ocenie, więc zobaczymy. No nie wiem, słuchajcie, ja chyba zostawię na smutku, bo uważam, że jak te kilka elementów by się poprawiło, czyli na przykład dodało jakoś, jakieś robienie soków czy coś takiego, to naprawdę mogłoby być w radości, czy nawet miłości. Z tego powodu właśnie, że tyle elementów jest bardzo fajnych. Więc daję to w smutku, ponieważ uważam, że dałoby się to poprawić i naprawdę mogłoby być to super akcesoria styl dawnych lat to kolejna akcesoria. No i tutaj dam w radości. Daję w radości, ponieważ po prostu wszystkie elementy ze stwórz Sima są tak piękne, tak mi się bardzo podobają, że naprawdę uwielbiam. Nawet przygotowałem, słuchajcie, w galerii możecie znaleźć mojej, em, przerobionego Mortimera i Belle, którzy po prostu wykorzystują stroje z tego pakietu i fryzury i naprawdę, słuchajcie, ta ich metamorfoza jest niesamowita. Tak mi się podobają, że po prostu ta para, słuchajcie, jakby zyskuje zupełnie nie nowego życia. Tak jak zawsze znamy Belle i Mortimera, tak ten styl po prostu tak do nich pasuje jest po prostu świetny. No i tutaj też dostaliśmy barek, barek w kształcie takiego globusu, globusa, em, gdzie po prostu Simowie to otwierają, to sobie coś wyciągają, jakieś tam drineczki, napoje. No i to jest naprawdę super, bo zwykle mieliśmy tylko ten barek taki tradycyjny, po prostu ten z krzesłami i tak dalej. A tutaj mamy jak, jakby niby ten sam przedmiot, ale w jakimś innym stopniu on działa. E, niestety nie korzystam z lokaja, jakoś tak w codziennej rozgrywce nie używam, ponieważ nie gram z Simami, którzy wiecie, są jakoś mega bogaci i potrzebują pomocy. E, raczej sobie przywołuję na przykład kościldę po prostu e, z, z ostatnich akcesoriów. No ale jakby nie używam, to, że nie używam, nie znaczy, że to nie jest spoko. Uważam, że to jest bardzo fajna opcja. No i naprawdę te meble to wszystko jest ma tak piękny styl, że no. Co tu wiele się rozwodzić? Naprawdę podoba mi się to. Oprócz tego, mam wrażenie, że to są jedne z niewielu akcesoriów, gdzie dostaliśmy trochę więcej rzeczy. No bo spójrzcie, dostaliśmy przecież takim, taką toaletkę do make-upu. Tam Simowie mogą sobie zrobić make-upy, się przygotować. Dostaliśmy ten barek, dostaliśmy też przecież tego lokaja, który nam może pomóc wykonać różne aktywności. To są naprawdę spoko opcje. Kolejne akcesoria to kręgle, i tutaj przysięgam, ja zapominam o istnieniu tych akcesoriów. Tak samo jak fitness, to są dwa pakiety akcesoriów, które po prostu jakby w moim mózgu ich nie rejestruje, że one istnieją tak naprawdę. Więc ciężko mi nawet nazwać te akcesoria. Wydaje mi się, że to jest wieczór na kręgielni. Ale jeśli, jeśli wprowadziłem was w błąd, to dajcie znać w komentarzu. To, to <głos》> będzie miło, jeśli wy, wyłapiecie, że to był błąd. Ale wydaje mi się, że to był wieczór na kręgielni. No i słuchajcie, ja daję ok, daję ok, ponieważ fajnie, że są te kręgle, że simowie mogą się spotkać razem, sobie coś porobić, wybrać się i wziąć udział właśnie w takim jakby wspólnym zbijaniu. Pojawiła się też nowa parcela, którą możemy sobie postawić. Ja ją często ustawiam w tej oazie zdrój, bo tam jest idealne miejsce. Miejsce na nią, więc super, że pojawiło się nowe miejsce, które możemy sobie ustawić i faktycznie Simowie mogą się tam wybrać, no ale jakby kręgle nie są takim czymś, co po prostu, że ja się zawsze wybieram na te kręgle z Simami. Ja sobie pójdę raz, pójdę dwa razy, ale potem jakoś no nie wiem, wolę wyjść do baru, żeby tam sobie pośpiewali, posiedzieli, pogadali niż tutaj na kręgle. Chociaż z drugiej strony może jak się ulepszy taką kręgielnię, zrobić jakiś bar tam, to można część Simów dać do baru, a część niech sobie tam pogrywa. No ale no no cóż, jakoś, no nie wiem, nie jestem super fanem. E, pomimo tego, że pojawia się przecież tam, e, jeśli dobrze pamiętam, umiejętność, tak? E, nie wiem, czy jest dostępna, czy jest ukryta, ale tak czy siak jest umiejętność, która pozwala e, stawać się coraz lepszym w zbijaniu tych wszystkich kręgli. E, no i zobaczymy, słuchajcie, nie wiem. Dla mnie to jest ok. Ja bym to zostawił po prostu na ok. Fitness, słuchajcie, fitness daje na złości. <laughs> Już wam mówię, czemu daje fitness na złości, ponieważ. To jest pakiet akcesoriów, który nie dodał nam niczego tak naprawdę. Ten pakiet po prostu dodał kilka elementów, które są już dostępne w grze, czyli te wszystkie maszyny, których nazw nie znam, ale wiecie, te wszystkie, które są w siłowni, które mi się ćwiczy, czy to bieżnia, czy ten taki zestaw do ćwiczeń, no to były rzeczy, które, a jeszcze chyba też ten worek treningowy dostaliśmy, tak mi się wydaje, tego nie wiem. No i stroje sportowe. Słuchajcie, ja fanem sportu nie jestem zupełnie, więc ten pakiet nie przekonał mnie do siebie niczym ewentualnie meblami, bo meble naprawdę były spoko. To były takie meble trochę salonowe. Jakiś tam stolik był i takie rzeczy. Więc to jeszcze to broni te akcesoria, no, że my jakby możemy wykorzystać część elementów wystroju. Ale ja przysięgam, zapominam totalnie o tym. Jest ta ściana wspinaczkowa oczywiście, na której można się powspinać i podziałać, ale w mojej ocenie, no nie wiem, to są akcesoria, które jakby nie wiem, one są u mnie jakby w tej niższej tutaj liście. Um, i szczerze mówiąc, gdyby nie e, najnowszy dodatek, czyli śnie, śnieżna eskapada no to wydaje mi się, że ta ściana wspinaczkowa po prostu by sobie była. A tak przynajmniej jak ktoś ma dodatek, to może sobie uzupełnić z tymi akcesoriami, sobie na przykład poćwiczyć, wiecie. Tutaj ktoś idzie sobie ćwiczy, sobie trochę bo używa na tej ścianie, tutaj sobie, sobie poćwiczy jakby tutaj fitness i tak dalej, przygotuje się no i będzie gotowy na to, żeby wyruszyć w te góry i tam dalej podziałać. Wtedy spoko, wtedy spoko, bo to do siebie pasuje, jest, jest git, ale tak samo w sobie, patrząc bez, bez żadnego dodatku czy ulepszenia, no nie wiem, fitness nie jest jednym z moich ulubionych pakietów. Dalej mamy małe dzieci. Słuchajcie, małe dzieci daje, no właśnie może ok, po prostu to nie jest złość, to jest ok. Daje w ok, nawet nie będę o nich dużo mówić, bo yy, małe dzieci to jest dla mnie ten, yy, ten etap po prostu życia simów, który ja zawsze przygaszałem. Po prostu w trójce, jak się można było wtedy jeszcze edytować z suwakiem długość życia, życia simów. To małe dzieci i dzieci ustawiam po prostu na najmniej, bo chciałem, żeby po prostu to niemowlę od razu stało się małym dzieckiem, potem dzieckiem, potem już nastolatkiem. Z nastolatkiem już można było sobie trochę więcej pograć i się pobawić, coś tam sobie powymyślać. No ale tutaj ten, jakby, poziom życia małego dziecka czy dziecka. Hmm, to nie jest dla mnie, więc ja daję po prostu w okej, okay, bo to jest spoko pakiet. On zawiera naprawdę dużo elementów, które są e, dla małych dzieci, więc dobrze, że tam ta rozgrywka ich jest urozmaicona, mogą sobie coś tam porobić, się pobawić. W tym ogródku można sobie być taki, jakby wiecie, jakieś takie przedszkole czy coś w tym stylu. Mm, no ale to jest zupełnie nie dla mnie. Ja, ja przyznam się wam szczerze, że ja jestem jedną z tych osób, które totalnie nie zauważyły braku małych dzieci na początku premiery The Sims 4. Po prostu dla mnie, ja zignorowałem ja, ten fakt, bo nigdy nie, nie pogrywałem, więc jakby mm, bardziej wolałbym, żeby to emeryci dostali jakieś nowe opcje, no bo wiecie, jak już się przejdzie na tą emeryturę w The Sims 4, no to nie za bardzo co jest robić. Fajnie, że te włóczkowe historie się pojawiły, ale też bym wolał, żeby coś jeszcze więcej tam się gdzieś yy, na horyzoncie pojawiło. Tak małe dzieci? No nie, one są po prostu okej. Okay. Ja nie pogrywam nimi. Daję smutek, słuchajcie. Słuchajcie, akcesoria z praniem, wielkie pranie, wielkie porządki. No, no nie, no nie, dla mnie to jest smutek, ponieważ wiem, że w sumie wszyscy razem wybrali się te akcesoria, tylko one w pewnym momencie skręciły w bardzo złą stronę. To wyglądało w taki sposób, że najpierw głosowanie było, było spoko, bardzo mi się podobało, bo tam sobie głosowaliśmy, że to ma być taka ekologiczna farma trochę, że jakby pranie. Pranie też ekologiczne, wszystko w takim właśnie duchu zgodnym z naturą. No i potem gdzieś po drodze społeczność tak zaczęła głosować na to wszystko, że skończyło się na tym, że dostaliśmy pralki, trochę elementów wystroju, i w sumie na tym się skończyło. I mogliśmy sobie zbudować pranie jakąś w mieście, na przykład, albo zrobić sobie pokój z, z pralką gdzieś w, w naszym domu. No, ale gdzieś po drodze zgubiły się te elementy takiego ekologicznego ży życia, bo jakby duże rzeczy właśnie miało być zwikliny zrobionych i tak dalej, i tak dalej, no ale gdzieś to tam po drodze uciekło, niestety. Więc całe szczęście, słuchajcie, że później twórcy te pomysły zostawili i w jakiś sposób wykorzystali w ekożyciu, bo jak sobie przypomnicie te wszystkie ankiety, które były związane z e, tutaj właśnie wielkim praniem, no to część tych rzeczy została później przemycona do ekożycia, więc to jest duży plus, bo w końcu ta ekologia, gdzieś ta natura się, e, że tak powiem, Została przemycona w jakimś, w jakimś tytule. No ale tutaj no, trochę smutek, bo wydaje mi się, że to mogłoby być lepiej zrobione. E, dzisiaj, tak naprawdę, seria ma już swoje lata. A wciąż mamy dostępne tylko dwie pralki, i się dobrze pamiętam. No, może więcej ich jest, ale nie chcę skłamać. E, więc, ale mi w pamięci zapadły dwie pralki i dwie suszarki. Nie wiem, czy jest ich tam więcej. No, nie, liczą, nie licząc też tego wiatra, nie? Że w tym wiatrze też możemy w tej misce sobie poprać. No, ale tego nie liczę jako pralki. Liczę tylko te urządzenia, które faktycznie się pojawiły. No i wydaje mi się, że tego nie ma więcej, szczerze mówiąc, albo jakoś to się przede mną ukryło. Więc wydaje mi się, że powinno być tego trochę więcej i wtedy może ten smutek zmieniłby się, w ok. Nie no sam system też jakby prania, nie jestem jego fanem. E, po prostu po prostu, jakby. Jak już ustawimy ten kosz na pranie, to potem wiecznie musimy zbierać te wszystkie rzeczy, które gdzieś leżą. Trzeba o nich pamiętać, zbierać, e, prać potem to wszystko, gdzieś rozwieszać to pranie. Więc no ja po prostu nie jestem fanem takich elementów. Dobrze, mój pierwszy zwierza zwierzak, słuchajcie. Możecie mnie znienawidzić przez to, że nie, nie dam go w złości. Nie dam go też w smutku. Uwaga, daję go w okej. Okay. I możecie, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o, o moim pierwszym zwierzaku. Czy to jest pakiet, który, który Wam się spodobał, czy raczej nie? Słuchajcie, do dzisiaj jest to pierwszy pakiet, którego mm, zwiastun został ukryty na, na głównym profilu The Sims na YouTubie. Ten zwiastun został ukryty z tego powodu, że trochę jej mam wrażenie przestał się przyznawać do tych akcesoriów, no bo jednak fani nie za bardzo za nimi przepadali ale z drugiej strony jest tam naprawdę sporo mebli, które mm, pasują do, do psów i kotów no i które mm, jakby można wykorzystać w tej, jakiejś takiej codziennej rozgrywce. Jest na przykład taki duży stół, który jest e, związany właśnie trochę z takim akwarium czymś, coś takiego, więc to jest super, to jest naprawdę świetny stół jest tam okrągły, co też jest nowością tak naprawdę było e, do tej pory wydaje mi się, że do momentu tych akcesoriów nie, po, nie pojawiły się e, nigdzie indziej takie mm, takie stoły. No i te wszystkie chomiki, sam fakt, słuchajcie, że te chomiki się pojawiły, był naprawdę spoko. Mogliśmy przecież je tam karmić, bawić się z nimi, a później, jak one zdobywały trochę jakiejś tam swojej inteligencji, no to przecież się wymykają w nocy, mają tą swoją rakietę, którą gdzieś tam wylatują i zbierają pocztówki. Słuchajcie, dla mnie, jako dla fana The Sims, to jest po prostu naprawdę świetne rozwiązanie. No bo słuchajcie, simowie zawsze byli tak, tak trochę oderwani od prawdziwego życia. Słuchajcie, oni do dzisiaj się po prostu skaczą, kręcą dookoła i się nagle przebierają. Więc, jakby seria The Sims. Pełna jest takich dziwnych smaczków, które są typowe po prostu dla niej. Ja na przykład z tego powodu nie lubię City Skylines, ponieważ w City Skylines brakuje mi tego humoru, który był w Sim City, takiego simowego humoru po prostu. No i jakby ta gra po prostu przez to do mnie nie trafia. No i tutaj za to właśnie uwielbiam mojego pierwszego zwierzaka, że mieliśmy te chomiki, które kurde, nagle sobie gdzieś leciały w kosmos i wracały z pocztówką. I właśnie z pocztówką, które mogliśmy, te pocztówki mogliśmy zbierać w podstawowej, Wersji gry. E, mamy przecież tą taką tablicę, zbieramy pocztówki od swoich przyjaciół z różnych, e, z różnych innych światów z serii The Sims. No i nagle ta, ta opcja została rozszerzona, bo przecież te chomiki nam mogą przynieść kilka, kilka dodatkowych pocztówek. Lecimy dalej. Słuchajcie, Moskino. Moskino daje w smutku. Daje w smutku, ponieważ to są akcesoria, które moim zdaniem mogły być lepiej zrobione tak naprawdę, jak sobie przypominam na przykład do dwójki, też takie różne akcesoria związane z innymi markami, czy to właśnie IKEA, czy H&M, albo H&M, jak, jak kto woli, no to jednak tam pojawiło się dużo więcej elementów. Przecież mogliśmy zbudować cały sklep hm mogliśmy tam go uzupełnić jakimiś ciuchami, jakimiś wieszakami, potem jeszcze te takie jakby wybiegi mieliśmy przecież i mnóstwo tych ciuchów było, można było się tam poprzebierać, powygłupiać, naprawdę było to spoko. Tak Tutaj w Moskino, no nie wiem, nawet diesel w trójce dodał więcej. Czyli mieliśmy te wszystkie majtki i te inne dziwne rzeczy, i te wszystkie jeansy, i naprawdę sporo tego było. I faktycznie można było z tego korzystać na co dzień, ubrać tego Sima. Mam wrażenie jednak, że to, te ubrania Moskino za bardzo nie są takie codzienne. One są fajne do ubrania się na imprezę, na przykład w miejskim życiu, czy na przykład w zostań gwiazdą. Spoko. Można się ubrać i tam sobie się pobawić. Ale tak naprawdę więcej tam takiej rzeczy się nie pojawiło. Była kariera fotografa. Mogliśmy sobie zbudować takie jakby trochę studio fotograficzne te wszystkie lampy postawić, te jakieś tła powybierać i tak dalej. Spoko. To było GIT. Mogliśmy sobie zatrudnić kogoś, kto byłby jakimś modelem, i tak dalej, no ale ta kariera przez długi czas też nie działała tak naprawdę. W sensie po prostu był, były często błędy u bardzo wielu osób. U mnie też. Przyznam się, że u mnie też takie błędy były, że po prostu wstawiało się ten statyw, wstawiało się jakby fotografię, wszystko się jakby przygotowywało do, do zrobienia zdjęcia i potem pojawiała się modelka, pojawiał się fotograf i nagle wszyscy się resetowali. I nic z tego nie dalej się nie dało zrobić. Więc no nie wiem. Jakby później już nie próbowałem tej kariery. Spróbowałem jej tylko na początku, na premierę. Później, tak jak mówię, coś się gdzieś tam po drodze popsuło. No i wiem, że to już jest chyba naprawione, bo czytałem na którejś z list poprawek, że ten fotograf się już jakby poprawił w sensie został naprawiony, nie poprawił się sam, więc nie próbowałem w sumie od tego czasu. Więc jeśli ktoś myśli, że dla niego Moskino jest fajnym pakietem, no to dajcie znać w komentarzu. Ja chętnie poznam wasze zdanie na ten temat. No i wiecie, wszyscy możemy mieć różne zdanie na temat akcesoriów, więc jestem ciekaw, co Wy myślicie o Moskino. Lecimy dalej, niewiele już zostało. Kompaktowe wnętrza, słuchajcie, kompaktowe wnętrza daje. Na radości. Daje w sumie może nawet na miłości, bym je dał. Radość czy miłość? Radość. Daje radość, słuchajcie. Radość, ponieważ naprawdę te opcje małych mieszkań są świetne. Ponieważ nie dość, że dostaniemy jakieś bonusy z tego powodu, że mamy małe mieszkanko, no to jeszcze te wszystkie meble są naprawdę w takim stylu, takim, który pasuje do każdego mieszkania. E, jakby są te wszystkie takie jakieś sofy, e, są przecież te składane łóżka, które w końcu się pojawiły. E, przecież możemy też sobie przygotować właśnie te wszystkie jakieś wiszące kwiatki, jakieś pufy, jakieś świeczki, sobie poukładać. Naprawdę to są rzeczy, które pasują do, do większości mieszkań. Można je sobie naprawdę ładnie e, poukładać. No i taki klimacik jest, a ja, ja już tak jak tłumaczyłem właśnie z tymi poprzednimi akcesoriami wszystkimi, mm, ja lubię, jak jest taki klimacik, jak jest e, po prostu. Jak, jak to wszystko ma sens. I w tym przypadku to sens miało, bo i stwórz ma był piękny, e, i, i wszystkie meble są piękne, i te akcesoria ty, typu jakieś kwiatki czy coś tam. Wszystko naprawdę ze, ze sobą współgra, jest spoko, więc to mi daje radość, bo ja często korzystam z mebli właśnie z tego pakietu, no bo jakby one do siebie wszystkie jakoś tam w jakiś sposób pasują, czy właśnie na przykład takie kompaktowe meble, tak bym to nazwał, że mamy jeden mebel, który jest i telewizorem i można coś tam do niego schować i też można używać jako na przykład przecież jakby składik na książki, półkę na książki, więc to jest świetne rozwiązanie. Ja jestem za tym, bo, bo te akcesoria pasują do wielu innych dodatków, czy na przykład do właśnie e, miejskiego życia, gdzie możemy sobie przecież zbudować całe mieszkanko i tam to sobie wszystko pięknie umeblować. Włóczkowe historie to następne akcesoria już przedostatnie póki co dałbym je w miłości. Daję je w miłości, ponieważ ja tak długo czekałem na to, żeby emeryci w końcu dostali coś do roboty. Żeby, żeby po prostu po, po emeryturze jakby ich życie jeszcze dalej mogło trwać, żeby mogli coś porobić po prostu. Jak już nie chodzi z nim do pracy, no to po, po, potem siedzi w tym domsku i tak, tak naprawdę nie ma co robić. A tutaj mamy tych starszych dziadków, mogą sobie usiąść, podziergać sobie nowe rzeczy. Świetny jest ten system odblokowania elementów, że jakby nie dostajemy wszystkiego na tacy, The Sims 4 trochę nas wszystkich przyzwyczaiło do tego, że jakby dostajemy wszystko od razu, a tutaj trzeba było się postarać, trzeba było, trzeba było po prostu zrobić te rzeczy, żeby one się odblokowały w stwórz Sima, czy te przedmioty sobie po prostu porobić, czy jakieś nowe wzory i tak dalej. Trzeba po prostu usiąść, nauczyć się tego, zrobić to i można było popchnąć to dalej. Super jest to, że wnętrze, jakby wystrój tego wszystkiego, ma tak naprawdę takie lekkie dwa style. Jeden jest taki bardziej DIY, że jakby możemy sobie, wiecie, być z kimś, po prostu jakimś młodziakiem, który sobie robi te wszystkie włóczkowe rzeczy, sprzedaje je na tym plopsi, no właśnie, czy to plopsi przecież jest kolejna taka jakby życiowa rzecz, że faktycznie zrobimy te rzeczy, możemy je wystawić, gdzieś sprzedać, no i ten system przecież działa ze wszystkimi innymi rzeczami, które już do tej pory się pojawiły. Więc wszystko, co sami wytworzymy, możemy to potem wrzucić na to to plopsi sprzedać i po prostu zarabiać na, na byciu twórcą. To jest świetna rzecz, jestem za tym, dlatego to jest w miłości, więc y, to jest pakiet, jeden z tych póki co trzech pakietów na tej liście, które naprawdę mi się podobają, naprawdę y, jakby mają ten smaczek po prostu, więc y, tak, to zostaje w miłości. Ostatnie już akcesoria to zjawiska paranormalne no, i właśnie, gdzie by je tu umieścić, waszym zdaniem? Co, co by mogło być? Wiem, że zjawiska paranormalne nie spodobały się wszystkim, bo, no bo nie wszyscy lubią te właśnie takie rzeczy, które są trochę oderwane od codziennego życia, takiego zwykłego życia. No, a jak wiecie, się domyślacie, u mnie to będzie miłość. Słuchajcie, to jest miłość, ponieważ akcesoria wprowadziły nie dość, że nową ce cechę, jakby parceli, czyli właśnie ten nawiedzony dom, gdzie pojawiają się te wszystkie duszki, pojawiła się też kościlda seans spirytystyczny, gdzie te wszystkie paranormalne rzeczy się dzieją, e, czy to właśnie jakieś takie e, upiorne kałuże się pojawiają, czy te wszystkie jakieś laleczki, czy coś tam. Wszystko to przecież trzeba było zebrać albo gdzieś tam pogonić po prostu, żeby e, żeby jakby ten dom był jak najmniej nawiedzony. Trzeba było przecież albo zrobić świece, albo, e, albo kupić te świece takie magiczne, które odstraszają te duchy i zapewniają jakby trochę bezpieczeństwo. E, pojawił się też ten dobry duch, który nam trochę pokazywał co i jak. Kariera też się nowa pojawiła. Mogliśmy po prostu wybierać się do innych simów, odwiedzać ich po prostu e, domy i te duchy wszystkie odstraszać. Super było też to, że jakby pojawiło się coś, gdzie jakby widzicie, znowu nie dostaliśmy czegoś na tacy, że od razu dostajemy coś od samego początku. Bo jest przecież jeden duch, który się pojawia tylko w Momencie, kiedy wytrzymujemy jakiś czas, już nie chcę za dużo zdradzać, ale jeśli jakiś czas wytrzymamy w nawiedzonym domu i on już osiągnie naprawdę wysoki poziom nawiedzenia, to pojawia się taki jeden bardzo zły duch, który chce nam pokrzyżować, pokrzyżować różne plany. No i też jest na przykład ten jeden z tych duszków, upiorków, który też jest, pojawia się bardzo rzadko. No i nie pojawił się na żadnym takim zdjęciu promocyjnym. Bo, bo o ile się pojawił ten czerwony duch, zielony duch, jeśli dobrze pamiętam, i ten niebieski, no to je mogliśmy zobaczyć na zdjęciach i na zwiastunie. Ale jest też jeszcze jeden taki duszek, który ma inny kolor, wygląda trochę inaczej. No i pojawia się bardzo. Bardzo rzadko. To jest słuchajcie świetne, że każde z tych duszków wydaje nam jakieś elementy, które um, coś nam mogą dodać. Czy to właśnie jest jakiś taki kielich, yy, z którego się mogła wydobywa, czy jakaś ta świecąca babeczka, w sensie babeczka do, je do jedzenia i te babeczki i, i te napoje coś nam dają tym simom, jakoś ich wzbogacają, te różne korążki, umiejętności się pojawiają i tak dalej. Sporo tego. Jest sporo zabawy, yy, i to takie życie simów, które os ostatnio mogło trochę osiąść, czyli stać się trochę takie nudne, nagle nabiera takiego jakieś trochę roz rozrywki i rozgrywki, tak naprawdę, yy, że idziemy do tego nawiedzonego domu, yy, zobaczymy co tam może nas spotkać, co może się wydarzyć. I to naprawdę jest super, to mi się bardzo podoba, więc no co, dlatego to jest miłość też. Słuchajcie. Wiem, że film dotyczy akcesoriów, ale może też ocenimy sobie te mniejsze pakieciki, czyli właśnie darmowy pakiet świąteczny, nowe pakiety, tak naprawdę kolekcje, które się pojawiły ostatnio. Więc tak, na szybko oceniając też każdy z nich, słuchajcie. Dałbym tutaj w radości. Pakiet świąteczny z radości, ponieważ zawiera naprawdę sporo elementów, i na przestrzeni tych kilku lat zdążył już kilka razy być aktualizowany, co też jest w sumie taką swojego rodzaju nowością. To jest jedyny pakiet, który jest aktualizowany w ten sposób, że dodaje się do niego nowe elementy. Ostatnio chyba to był właśnie Yeti i kilka właśnie takich elementów świątecznych, niezwiązanych nie z Bożym Narodzeniem. No i naprawdę tutaj mamy od choinki po jakieś świece, czy też. Elementy święta Diwali, tego indyjskiego święta światła. Super, że takie elementy się pojawiają, wprowadzają takie kulturalne, kulturowe rzeczy związane z prawdziwą, prawdziwą kulturą czy ob obchodami jakimiś e, do gry. Dla mnie to jest super sprawa. Wy już tu wiecie, bo już opowiadałem to w poprzednim filmie, dlaczego właśnie kocham Sulani i, i górę Komorebi, no bo one do dodają taką jakby kulturę do, do życia Simów. No i ten pakiet po części też taką kulturę dodaje. No a jak już macie też cztery pory roku, to tylko po prostu śnieg też spadnie, więc świetne uzupełnienie. Ale jakby nie trzeba mieć Pół roku, pół roku, żeby wyciągnąć naprawdę dużo z darmowego pakietu, więc to jest dla mnie duży plus. Kolekcja to były czasy. Ja ją daję w OK, ponieważ Kojarzę te czasy lat 90., tak naprawdę w Polsce było to trochę u nas później, bo tutaj wszystkie te ubrania nawiązują do lat 90., ale no niestety jakby na zachodzie wszystko to było trochę szybciej. U nas przychodziło to później, więc u nas to są raczej takie lata 2000: gdzie, gdzie ja pamiętam że byłem młodym chłopcem i pamiętam te wszystkie jakieś kurtki, właśnie, czy buty, czy wszystkie te, te elementy. To jest spoko. Przywołuje fajną taką nostalgię.

Ale czy to zmienia życie samych simów? No nie wiem. Ja raczej nie będę korzystać z tych elementów w mojej grze. Daję tutaj po prostu OK. Wiejska kuchnia, no to tu daje miłość. Słuchajcie, ja się w tej wiejskiej kuchni zakochałem. Wszystkie te elementy są to po prostu tak, mają swój klimat. Słuchajcie, nawet są te takie różne, takie mm, porcelanowe podgrzewacze. Są różne pojemniki na przechowywanie czegoś. Czy to jakiś ciasteczek, czy to jakieś mąki, czy czegoś. Oczywiście to są tylko ozdoby, no ale wyobraźnia działa. Jest też przecież Nowa kuchenka, nowa lodówka, e, nowy zlew, wszystkie te elementy związane z wystrojem, czyli te wszystkie półki, szafki. Te szafki też są w różnym stylu, w różnym e, układzie tak naprawdę. To nie jest jedna szafka wisząca, tylko tak naprawdę sporo tego jest, jak już się rozwinie te wszystkie opcje. Podobnie też jest z, z spółkami, po prostu. One wszystkie mają, mają swój klimat, są tak lekko obdarte. I no ja uwielbiam takie rzeczy, które mają swoją historię, że to nie jest po prostu dodany nowy mebel, który się pojawił. Dlatego ta kuchnia po prostu, ja się w niej zakochałem. Jeszcze wystarczy mi, żeby się pojawił dodatek o, o, o farmie, to ja już w ogóle po prostu umrę z radości, bo czekam bardzo, bardzo długo już na farmę i mam nadzieję, że kiedyś się pojawi w końcu. Póki co, słuchajcie, jest tyle modyfikacji związanych z farmą, że jakoś wytrzymuje. Możecie sobie podejrzeć, Farm Life, serię Farm Life na moim kanale, w której właśnie staramy się trochę tego życia wiejskiego sobie gdzieś tam wprowadzić. No i ja od razu, jak się pojawił te, pojawiła ta kolekcja, od razu wymieniłem całą kuchnię, więc możecie tam sobie zerknąć, zobaczyć, jak ta kuchnia wygląda w takim jakby żywym użyciu. No i tam słuchajcie, nie dość, że jest ten niebieski kolor, który jest reklamowany zawsze, był jakby na tych wszystkich screenach. Tak ta żółta kuchnia to jest po prostu, uwielbiam, kocham, dlatego to jest miłość. No i słuchajcie. Dalej mamy to odkurzanie. Ja bym to odkurzanie dał w ok. Wielkie porządki są spoko. Fajnie, że pojawiły się te wszystkie odkurzacze, że jakby pojawiła się nowa tak taka historia życiowa. Znowu to do tego nawiążę. Tak jak właśnie w upiornościach czy, czy yy, kinie domowym. No, ale jednak no, ja nie jestem fanem sprzątania ani w prawdziwym życiu, ani w Simach, więc, no, jakby to nie jest coś, z czego będę często korzystać. Raczej w jakiejś takiej rozgrywce rodzinnej, domowej będę korzystać z, z odkurzaczy i z tych króliczków, które się potem pojawiają i jakby mogą coś poprzynosić. Ale czy w takiej normalnej rozgrywce? Raczej nie, ponieważ to jest jakiś taki dodatkowy obowiązek, który musiałbym wykonać, jakby tracić trochę na niego czas. Tak samo jak z praniem, więc wolę, wolę nie. No ale jakby patrząc na, na, na jakby cały układ, pranie jest w smutku przez to, że można było to zrobić lepiej, jakby ten koncept akcesoriów można było wyprowadzić wyżej. Ale jako kolekcja, sama odkurzacze w porządku. Ja jestem za tym, żeby takie kolekcje pojawiały się częściej, bo jest mnóstwo obiektów, które moglibyśmy dostać w takich kolekcjach, a które nie pasują do, do dodatków, albo już czas na nie minął tak naprawdę. Bo na przykład takiej sokowirówki nie dostaliśmy ani w pakiecie fitness, ani w akcesoriach związanych właśnie z ogrodem, ani w dodatku cztery pory roku, więc jakby kolejne mam nadzieję, gdzieś jakieś kolekcje wprowadzą taką sokowirówkę czy takie. Właśnie elementy życiowe dla simów. No i jakby uważam, że te kolekcje są spoko, bo otwierają nowe możliwości i czasami ktoś może chcieć po prostu kupić sobie jakiś element, czy to, czy to stwórz sima, czy to wystroju, czy to jakiś po prostu gameplay po prostu, a nie chce kupować całych akcesoriów, z których no dużo czasami się nie wyciągnie, tak jak w przypadku tych tutaj dwóch, niestety. To słuchajcie, nie wiem, co bym się musiało stać, żeby te akcesoria u mnie trafiły wyżej, więc chyba już nigdy nie trafią wyżej. E, może tu jak, jak kiedyś się, się pojawi jakaś aktualizacja może akcesoriów czy czegoś takiego to może któryś z nich trafi wyżej. Słuchajcie, to tyle ode mnie. Powiedziałem Wam tutaj już wszystko. Szczerze oceniłem każde z akcesoriów i kolekcji, które do tej pory się y, pojawiły. Mm, jeśli pojawią się nowe, to postaram się jakoś zaktualizować ten film, ale myślę, że na tym, na tym etapie, jakby się pojawiły jedna akcesoria, to nie ma co robić nowego filmu, no bo szanujmy i, i Wasz czas i mój czas, bo wiecie, nie chcecie chyba oglądać od nowa, jak wszystko oceniam, tylko po to, żeby Wam pokazać jedna akcesoria. Mm, może na jakiejś grupce czasami właśnie on. Może o, to jest dobry pomysł. Na kryształową paczkę Was zapraszam sam jak się pojawią nowe akcesoria, to od razu Wam pokażę, gdzie w jakim tutaj elemencie bym je ocenił, bo, bo wiecie, film, żeby zrobić, to jest 20-30 minut, wy go potem też oglądacie 20 minut, a przecież można wiele innych rzeczy sobie porobić w tym czasie. Czy jakiś serial obejrzeć, czy coś, czy jakiś inny mój odcinek po prostu. Słuchajcie, dobra, kończę gadanie, bo ja nigdy nie wiem, jak się z wami żegnać, więc po prostu powiem, cześć. Pa!